Odniesiemy się także do tematów kilku lokalnych, oczywiście w związku z konferencją, która była poprzednia, dotyczyła bardzo wysokich czynszów na poziomie kilku tysięcy, jeżeli chodzi o zasoby komunalne MPG, to skutkiem tej konferencji jest złożona przez nas interpelacja przez radnych Prawa i Sprawiedliwości do pana prezydenta, która domaga się od pana prezydenta zorganizowania konkretnego spotkania z udziałem zarządu, oczywiście MPG, z udziałem także klubu radnych, ale innych klubów radnych, niech inni radni Koalicji Obywatelskiej, czy też radni Sojuszu Obywatelskiego Grudziądza zainteresują się tym tematem, bo Grudziądzanie dalej tak nie mogą żyć, tak funkcjonować przy takich obciążeniach kilkutysięcznych na miesiąc za lokal komunalny w starej substancji. Proszę Państwa, to jest niemożliwe. To nie tylko ta zła polityka, jeżeli chodzi o zarządzanie substancjami komunalnymi, mieszkaniami komunalnymi, nie ma miejsca, ale ostatnio Państwo widzieliście, ci, którzy są z Grudziądza, reportaż przygotowany, który dotyczył odcięcia gazu w lokalu komunalnym 74-letniej osobie, która dba o lokal, która płaci systematycznie rachunki, a która zgłosiła do MPGN-u jakiś zły stan systemu wentylacyjnego, co było sygnalizowane jego czujką w domu, aczkolwiek miało to ponoć związek z gotowanym obiadem gdzieś u góry, ale to jest do rozstrzygnięcia przez fachowców. Natomiast sprawa ograniczyła się do tego, że MPG przyjechał, prawda, i odciął temu panu dopływ gazu. No proszę Państwa, odciął mu dopływ gazu i ten stan w zasadzie trwa już 3 tygodnie. Gdybyśmy mówili tutaj o kategorii prawnej, to odcięcie gazu, proszę Państwa, w kontekście kodeksu karnego, przepisu artykułu 191, paragraf 1a, odcięcie mediów jest przestępstwem. Grudziądzka spółka na tak długotrwale pozbawiając lokatora gazu, prawdopodobnie dokonała tutaj przestępstwa. Możemy taką tezę postawić, ponieważ to reguluje prawo karne, kodeks karny, który się odnosi do tych spraw. I zresztą kolejny element, który jest bardzo związany także z odpowiedzialnością za stan techniczny urządzeń, które są w lokalach mieszkalnych, komunalnych. Tutaj także ustawa o ochronie praw lokatorów mówi w sposób dość jednolity. Dokonywanie napraw lokalu, naprawy lub wymiany instalacji, elementów wyposażenia technicznego w zakresie nie obciążającym najemcy, a zwłaszcza naprawy, wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej, gazowej i cieplnej, wody bez armatury, ciągi wentylacyjne też wchodzą w grę, no niestety należy do właściciela lokalu, do administratora i on powinien to wykonać. I takie długotrwałe przetrzymywanie tutaj lokatora, najemcy jeszcze w tym wieku i osoby schorowanej bez gazu, bez możliwości ugotowania sobie obiadu, bez prawda, czynności higienicznych i tak dalej, bo to było także związane z funkcjonowaniem termy w tym lokalu, no jest niedopuszczalne, a tak jak stwierdza kodeks karny, jest naruszeniem prawa i tutaj skutki są takie, że nawet ktoś, kto dokonuje takich czynności, może podlegać karze do 3 lat pozbawienia wolności. Takie wyroki dzisiaj są w Polsce już. Takie wyroki są dzisiaj w Polsce zasądzone i dlatego przestrzegamy pana prezesa i apelujemy tutaj przy pomocy mediów, ale ja przeprowadzę jeszcze w kontekście dzisiaj tego uzasadnienia prawnego, z którym żeśmy się zapoznali osobiście z panem prezesem rozmowę. Rozmawiałem dzisiaj z radcą prawnym MPGN-u telefonicznie, co prawda, ale przedstawiłem mu zakres odpowiedzialności i ostrzegłem go, że w innym przypadku, jeżeli spółka nie udostępni tego gazu ziemnego, to niestety trzeba będzie skierować sprawę do grudziądzkiej prokuratury. To tyle.